Hej, witajcie, z tej strony Unukar, a ja wam dzisiaj przedstawię skille SP5 u wojownika, czyli gladiatora. Wojownik ten posiada element ognia, jest kartą do PvP oraz ma dużą ilość stunów, lecz małą szansę na wytworzenie. Pierwszym skillem u wojownika jest podwójny cios. Może on stworzyć knockdown, ma zwiększone prawdopodobieństwo na kryta o 30% oraz jest to taki zwykły atak, który nam się respi co 6 sekund. Drugim skillem u wojownika jest błyskawiczne pchnięcie. Wywołuje ono krwawienie oraz zadaje jakieś tam małe szkody. Krwawienia wam nie pokażę, bo chyba każdy wie, jak wygląda. Kolejnym skillem jest atak tarczą. Tak samo jak kilka skilli wywołuje knockdown, tylko ten skill ma największe prawdopodobieństwo, bo aż 90%. Następną umiejętnością jest wróg myśliwski. Wygląda on następująco. Kiedy użyjemy na przeciwnika, doskakujemy do niego oraz tworzymy falę uderzeniową, która bije dookoła pokoju. Może wywołać słabienie obrony, które zmniejsza poziom obrony przeciwnika o 2. Piątym skillem jest szydzenie. Jeżeli mamy knockdown, a użyjemy tego skilla, mamy na ulepszenie tego debuffa, także jest on silniejszy, w sensie dla nas, czyli dla przeciwnika jest groźniejszy, że tak powiem. No i tutaj macie jego stat. Kolejnym skillem, jaki idzie nam dostać, jest magiczne odbicie. Jest to chyba najbardziej oryginalny skill w SP5, ponieważ wywołuje to taki efekt, że gdy przeciwnik nas uderzy, a my tego użyjemy, to odbija część jego obrażeń w niego. Czasami może też jakiegoś debuffa odbić. Siódmym skillem jest żelazny zwój. Jest to po prostu obszarówka, którą jak użyjemy, bijemy wszystkie potwory dookoła. Następną umiejętnością jest wzdłużenie krwi. Jest to buff, dzięki któremu biegniemy szybciej, mamy zwiększone resy oraz na 10 sekund mamy zmniejszoną szansę na otrzymanie kryta. Przedostatnim skillem, jaki idzie nam dostać, jest wypowiedzenie wojny. Jest to bardzo przydatny skill, szczególnie na Glaceronie, kiedy nam ktoś ucieka, a my chcemy go dobić. Oprócz tego wywołuje westchnienie pokonanego, które uniemożliwia ruch przeciwnika. Ostatnim skillem, czyli lastem, jest egzekucja. Jest to bardzo ciekawy skill, ponieważ jeżeli dobijemy nim przeciwnika na przykład na arenie lub Glaceronie, jesteśmy na 10 sekund teoretycznie niezniszczalni. Oprócz tego wywołuje jeszcze krótkie zamroczenie, które stunuje przeciwnika. To tyle, jeżeli chodzi o przegląd SP5. Ja zapraszam do subskrybowania, oceniania i łapkowania w górę. Jestem Unukar, dzięki za oglądanie, pozdrawiam was i cześć.